czeka was, historyjka taka czeka was, jak trzeba. No, a morał marzę, ajajaj. Jak to raz, jak to raz, jak to dwaj artyści szli do nieba, jak to do nieba artyści szli dwaj. Jeden ascetyczny koryfeusz, jeden szekspirowski wielki tuz. Jeden as i koryfeusz, no, a drugi Żarak i Chudeusz, co w Makbecie halabardę niósł. Jeden as i koryfeusz, no, a drugi Żarak i Chudeusz, co w Makbecie halabardę niósł. Dodajmy tu, że Żarak mów, co w życiu swym na scenie wyrzekł z 8 słów, pewną konkretną umiejętność miał. Potrafił udać ptaka. Pszczółkę. Pszczółkę. I kolegom w lot płynęły łzy, za kulisami z pszczółki każdy w głos się śmiał. Każdy z pszczółki w głos się śmiał. Dobry Bóg, gdy naszego tuza ujrzał, tak zawołał: ach, szanowny pan, nie może być! Słuchaj pan, erudytę mam ja tu anioła, pan sobie złotko na spacer z nim idź. No a ty, no a ty, ty mi zaraz, bracie, pszczółkę zrobisz, wołał pan i śmiał się ile sił. Ach, nie będę już markotny, mój artysto, dzięki stokrotne, wołał pan i głośno brawo bił. Ach, nie będę już markotny, mój artysto, dzięki stokrotne, wołał pan i głośno brawo bił. Artysto, o, to morał jest, artysto nad swym losem nigdy nie roń łez. Głowa do góry, smutki odrzuć precz. I zapamiętaj sobie, że gdy umiesz coś, docenią cię. A kto i kiedy, to już całkiem inna rzecz. To już jest zupełnie inna rzecz. No.